Witam na moim kanale. Zapraszam Was na unboxing podwójnej platformy kontenerowej, czyli wagonu dwukieszeniowego firmy ROKO typu SDGGMRSS T3000E o numerze katalogowym 77392. Jest to wagon z szóstej epoki producenta Vascosa. Pora wyciągnąć wagon z pudełka. Jest to pudełko kartonowe. W środku jest wytłoczka plastikowa z wagonem oraz naczepami i częściami dodatkowymi. Jest to wszystko bardzo szczelnie zapakowane. Nic się nie rusza. Żadne elementy tutaj nie będą się o siebie obcierać. Przytrzymam trochę za wytłoczkę i spróbuję wyciągnąć wagon. Znaczy wytłoczkę z pudełka. O, udało się. Części dodatkowe od naczepy od razu się tutaj zapodziały. Instrukcja do wagonu. Tutaj jak zmontować części dodatkowe naczepy. Możliwości załadunku kontenerów różnych długości na platformę z podkładkami, które są w częściach dodatkowych oraz tutaj dodatkowe uzbrojenie platformy. Wszystkie drabinki, schodki. O, tutaj mamy mocowanie naczepy do platformy. I wszystkie elementy, które można, ale nie trzeba montować. Dobra, instrukcja idzie na bok. To teraz powoli można odpakowywać wagon. Tutaj jeszcze odłożę na bok części dodatkowe do naczepy jednej i drugiej. Rzut oka, jak to jest zapakowane. Widzicie, że każdy element jest osobno, nie w tej samej przestrzeni. Do góry jest sklejony taśmą. Delikatnie nacinam, żeby nożem nie dotknąć naczep. I możemy otworzyć pudełko. Wszystko jest na swoim miejscu. Części dodatkowe mają swoje przegródki. Jest ich bardzo dużo. W różnych kolorach. O, tutaj jest mocowanie do naczep. To, co mnie będzie interesować. Czyli w trzecim worku. Potem będzie trzeba go rozpakować. Dobra. Tutaj są podkładki pod kontenery. Sporo ich. Każda podkładka do innego typu kontenerów. Ja będę przewozić naczepy, więc na razie nie będzie mi to potrzebne, ale fajnie, że jest taka możliwość. Dobra, odwijam folię i pora wyciągnąć pierwszą naczepę. Jest to naczepa firmy logistycznej Ecol. Koła się kręcą. Ładnie naniesione napisy. Pomalowana też starannie. Wszystko wydaje się na swoim miejscu. Dobra. Koła nie odpadają. Ładnie wykonana.
O, jeszcze do góry logo firmy. Przy ujęciach będzie wiadomo, które to są naczepy. Druga naczepa. Zaraz sprawdzę, czy obie są identyczne, ale raczej będą różnić się numerami naczep. Są różne. Fajnie, że się postarali, a nie zrobili dwóch takich samych kopii. Ta do góry jest o numerze 35007300, a ta na dole o 35012112. Dobra, naczepy porównane, obejrzane z każdej strony. Można je odłożyć na miejsce, ale spróbuję tak położyć, żeby były cały czas w kadrze. No. Dobra. A tutaj dach? Nie, dachy są też identyczne. Dobra, odkładam. Jedziemy dalej. Pora wyjąć platformę. Jest w ładnym pomarańczowym kolorze. Wykonana z metalu. Tutaj spróbuję wam pokazać wszystkie napisy, które są na nie naniesione. Mi bardzo podobają się te rurki srebrne. Naprawdę bardzo fajnie jest to zrobione. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo mi się podobają. Logo producenta. Wszystko na swoim miejscu. Fajnie, fajnie to wszystko wygląda. To teraz rzucimy okiem tutaj z góry. Odlew wykonany dobrze. Nie mam dużych zastrzeżeń. Tutaj mocowanie platform działa. Widać, że w różnych płaszczyznach będzie się dobrze sprawować na torach. Druga strona platformy. Wszystko jest na swoim miejscu. Postarali się. Dobra. Teraz druga strona. Tutaj z drugiej strony nie ma takiego orurowania jak po tamtej stronie naczepy. Tutaj już idzie rura. Fajnie, tu pod wozie, wózek na swoim miejscu, kinematyka działa. Środkowy wózek też. Trzeba z głową trzymać te platformy, żeby nic nie powyginać. Wózek po tej stronie też działa. Wszystko jest bardzo ładnie wykonane. Teraz spróbuję nałożyć na platformę naczepę. Zobaczymy, jak to wygląda. No i taki będzie efekt. Tylko zostaje mi zamontować mocowanie naczepy do platformy, ale to już zrobię poza nagraniem.
A na tą chwilę dziękuję bardzo. Jeżeli film się podobał, zostawcie lajka. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami na moim kanale, zasubskrybujcie go. Niedługo uszykuję następny unboxing, bo platforma nowa już leży i czeka na nagranie. Na razie i do usłyszenia.